Jeśli chodzi o tytuł, to ja tylko tak sprecyzuję, że tytuł mojego wystąpienia to tradycja wczesnochrześcijańska i pozabiblijna jako punkt wyjścia do ekumenicznego komentarza do listu Judy na przykładzie wersetów 14-15, bo list Judy jest tym jednym z z najkrótszych listów nowotestamentowych, on liczy sobie 25 wersetów tylko. Może rzeczywiście ta kolejność wystąpień nie jest zbyt szczęśliwa, bo zaczynamy od tradycji wczesnochrześcijańskiej, tradycji pozakanonicznej, ale ponieważ pani dyrektor tutaj dużo mówiła o księgach deuterokanonicznych, ja też będę do nich nawiązywać, w ogóle do deuterokanonu, bo okazuje się, że deuterokanon nie jest tylko zjawiskiem związanym ze Starym Testamentem, ale także zjawiskiem związanym z Nowym Testamentem. List Judy należy właśnie do takich tekstów deuterokanonicznych w Nowym Testamencie. Natomiast żeby rzeczywiście tak już zacząć od Adama i Ewy, to kilka słów powiem o tym, skąd się wzięła w ogóle inicjatywa pisania ekumenicznych komentarzy do najpierw Nowego Testamentu i to też do nie wszystkich ksiąg. Mianowicie pomysł takich ekumenicznych komentarzy do Nowego Testamentu zakiełkował kilka lat temu, jako pokłosie konferencji eklezjologicznych organizowanych przez Polską Radę Ekumeniczną, szczególnie przez arcybiskupa Jeremiasza świętej pamięci, któremu bliska była eklezjologia. Najpierw zorganizowana została konferencja poświęcona eklezjologii tutaj w polskim gronie teologów po dwóch latach międzynarodowa na ten sam temat i wtedy powstał taki pomysł, aby tekstom biblijnym zacząć przyglądać się nie z perspektywy konfesyjnej, jak to wykazały te konferencje, że właściwie każdy przedstawiał stanowisko swojego kościoła czy swojej tradycji teologicznej związanej z eklezjologią, tylko zacząć czytać Biblię właśnie z takiej perspektywy ekumenicznej, która być może doprowadziłaby do powstania jakiegoś ekumenicznego stanowiska eklezjologicznego. I zaczęliśmy spotykać się w gronie biblistów w siedzibie Polskiej Rady Ekumenicznej na ulicy Windowej w Warszawie. Zaczęliśmy analizować teksty poświęcone Kościołowi, bo to było bliskie arcybiskupowi Jeremiaszowi. Niestety jego choroba i śmierć przerwała tę pracę. Natomiast pomysł sam, żeby przyglądać się tekstom biblijnym z perspektywy ekumenicznej, gdzieś tam pozostał. Potem nadszedł rok 2017, czyli jubileusz 500-lecia reformacji, to był taki bezpośredni impuls, aby zmierzyć się z tymi księgami biblijnymi, które budzą jakieś kontrowersje. Wiadomo, że dla luteranów taką księgą Nowego Testamentu budzącą kontrowersje jest list Jakuba, zwany słomianym listem, którego interpretacja nie do końca zgadza się z tą linią programową zaprezentowaną przez apostoła Pawła, jeżeli chodzi o usprawiedliwienie. Wraz z katolickim biblistą, księdzem profesorem Mariuszem Rosikiem z Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu postanowiliśmy zmierzyć się właśnie z tym listem. I w ten sposób powstał strukturalny komentarz do listu świętego Jakuba. Właśnie ten strukturalizm, spoglądanie na tekst nie z perspektywy linearnej, tylko szukanie jakiejś struktury tekstu pozwoliło też wyzbyć się tego spojrzenia stricte konfesyjnego. W 2018 roku ten komentarz został wydany. Właśnie okazało się, że struktura pozwala na odczytanie tego listu jako komentarza do mądrości, do przejawów mądrości, które są zapisane w trzecim rozdziale, w 17 wierszu i wszystkie inne teksty właściwie
zmierzają do tego, żeby opisywać mądrość. Oczywiście nie zabrakło też takich elementów stricte konfesyjnych, tylko że nie są one zapisane jako protokół rozbieżności w tym komentarzu, jak to czasami bywa przy komentarzach ekumenicznych, ale te elementy konfesyjne są nie w tekście głównym, tylko w przypisach. No i zachęceni taką tym powodzeniem pierwszej pracy ekumenicznej, pierwszego takiego polskiego ekumenicznego komentarza, zaczęliśmy pracę także nad księgą również budzącą wiele kontrowersji, czyli nad listem Jakuba. I tutaj znowu ukłon w stronę Towarzystwa Biblijnego, które dzięki wydaniom Biblii z księgami deuterokanonicznymi zaczyna troszeczkę rozwiewać wątpliwości, zwłaszcza takich środowisk protestanckich, bardzo mocno przywiązanych do sformułowania sola scriptura odnośnie do ksiąg deuterokanonicznych, tak? Bo akurat no właśnie, te księgi deuterokanoniczne, zwane nieprawidłowo apokryfami, tak się przyjęło niestety w środowiskach protestanckich, często budzą kontrowersje. Nie będę do wszystkiego Państwu zdradzać może, ale jako luteranka rozpocznę od stanowiska Marcina Lutra, który w 1522 roku w przedmowie do listów świętego Jakuba i świętego Judy o tym ostatnim właśnie tak pisał, podkreślając te kwestie, które budzą największe kontrowersje. Nikt nie może jednak zaprzeczyć, że list świętego Judy jest wyciągiem z drugiego listu Piotra lub jego odpisem, gdyż wszystkie jego słowa są prawie takie same. On również mówi o apostołach jako uczeń działający długo po nich i przytacza wydarzenia i historie, których nie ma nigdzie w piśmie. To także skłoniło starożytnych ojców do wyłączenia tego listu z głównego pisma. Ponadto apostoł Juda, jak się mówi, nie doszedł do obszaru języka greckiego, lecz do Persji, także nie pisał on po grecku. Dlatego, chociaż chwalę ten list, to jednak nie trzeba go zaliczać do głównych ksiąg, które powinny kłaść podstawy wiary. Luther zwraca tutaj uwagę na kilka kwestii. Po pierwsze, wtórność listu Judy, który miałby być wyciągiem z drugiego listu Piotra. Tego nie będziemy rozstrzygać, bo różne są zdania na ten temat. Po drugie, obecność w liście elementów zaczerpniętych z ksiąg pozabiblijnych, apokryfów, już teraz sensus stricto. Temu zgodnie z tytułem tego wystąpienia postaram się poświęcić parę słów. Po trzecie, kontrowersje wczesnochrześcijańskie dotyczące listu. Temu też zgodnie z tytułem wystąpienia poświęcę słów parę. I po czwarte wreszcie, tradycja dotycząca samego apostoła Judy. Tym niestety nie będziemy się zajmować, chociaż jest ona rzeczywiście niezwykle ciekawa. Niemniej tutaj bardzo chciałabym podkreślić, że wbrew temu, co też obiegowo się sądzi, Luther właśnie nie odcina się od tradycji, przeciwnie, powołuje się na nią, choć akurat w świetle dzisiejszej biblistyki i analiz językowych dotyczących listu Judy, no to wnioski wyciągnięte przez Lutra dotyczące tej judowej greki są tutaj rzeczywiście błędne. A zatem dwie kluczowe kwestie, które miałyby wzbudzić nieufność w stosunku do listu Judy, to wykorzystanie tekstów pozabiblijnych oraz stosunek pisarzy wczesnochrześcijańskich do tego listu. Można zresztą te elementy ze sobą powiązać. Obecność literatury pozakanonicznej miałaby być przyczyną właśnie tych wczesnochrześcijańskich dyskusji co do kanoniczności, czy co do normatywności właściwie listu Judy. Wspomina zresztą o tym również wstęp do listu Judy w Biblii ekumenicznej. Tutaj pozwolę sobie zacytować. List zawiera częste odniesienia do tradycji hebrajskiej, zarówno biblijnej, jak i pozabiblijnej. Ze względu na obecne w nim nawiązania do legend pozabiblijnych, był w starożytności nie wszędzie zaliczany do kanonu Nowego Testamentu.
przy tworzeniu komentarza ekumenicznego do listu Judy należało zatem tę problematykę jakoś podjąć. I nie ulega wątpliwości, tak, że w liście Judy znajdują się nawiązania do apokryfów, do Księgi Jubileuszy, do Testamentu 12 Patriarchów, do Apokalipsy Barucha, do Apokalipsy Abrahama oraz do zaginionego Testamentu Mojżesza. I na to można by ewentualnie przymknąć oko, bo stanowią one tylko takie tło judowego obrazowania. Takie tło znajduje się także w innych księgach Nowego Testamentu. Ale nie można było przymknąć oka na Księgę Henocha, tak, do której Juda odwołuje się nie tylko w sposób implicytny od wiersza 4, kiedy już widać te nawiązania, kiedy mówi się o tych księgach niebieskich, w których spisane są losy fałszywych nauczycieli. Jeszcze wyraźniej w wierszu 6, gdzie jest opisany bunt aniołów, ale odwołuje się do tego tekstu explicite, właśnie w wierszach 14 i 15, gdzie przytaczany jest bezpośredni cytat z pierwszej księgi Henocha, z rozdziału pierwszego, z wiersza 9. Tak, udało się właśnie wygenerować ten tekst, zidentyfikować źródło, chociaż akurat na temat tego źródła też bywają różne kontrowersje, czy Juda korzystał z tekstu hebrajskiego, czy korzystał z tekstu aramejskiego, czy z tekstu greckiego, ale to na razie pomijmy. Tak dla przypomnienia, tylko znowu tutaj w przekładzie ekumenicznym ten wiersz brzmi: o nich też prorokował Henoch, siódmy po Adamie, mówiąc: oto przyszedł Pan wśród tysięcy swoich świętych, aby dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać każdego bezbożnika za wszystkie bezbożne czyny i za wszystkie ostre słowa, które bezbożni grzesznicy wypowiedzieli przeciw niemu. I tu zaczynają się pewne schody, dlatego że Juda traktuje ten list tak samo jak, tutaj cytat z kolei z wiersza 17, słowa, które wcześniej zostały powiedziane przez apostołów Pana naszego Jezusa Chrystusa. Czyli jest to tekst interpretowany przez Judę zgodnie z zasadą Peszeru, co oznaczałoby, że w judeo-chrześcijańskim środowisku Judy i odbiorców jego listu Księga Henocha traktowana była jako tekst prorocki, normatywny, cieszący się autorytetem, pochodzący od patriarchy Henocha, który opisuje czasy ostateczne. I tutaj dochodzimy właściwie do sedna. Przy analizie listu Judy i tekstów biblijnych w ogóle trzeba się wyzbyć pewnej achroniczności związanej ze świadomością kanoniczną. Bo ta świadomość kanoniczna wśród chrześcijan zaczyna funkcjonować tak naprawdę dopiero w II wieku. Myślę, że jest to ważne, zwłaszcza dla tych środowisk protestanckich, które bardzo literalnie i wąsko traktują zasadę sola scriptura. I kwestia świadomości, czy braku tej świadomości kanonicznej jest w tym ekumenicznym komentarzu do listu Judy bardzo mocno akcentowana. W czasach powstawania Nowego Testamentu katalog pism uznawanych za natchnione nawet wśród Żydów nie był jeszcze stabilny. Powszechnie uznaje się, że zamknięty jest wtedy zbiór Tory, proroków, ale zbiór pism, czyli to Ketuvim, wciąż pozostaje otwarty. I ten problem wcale nie został definitywnie rozstrzygnięty na Soborze w Jadne pod koniec I wieku. Te kontrowersje dotyczące także żydowskiego kanonu trwały jeszcze w wieku II. Dopiero kiedy okrzepł jakoś ten kanon żydowski, chrześcijanie, na czele zresztą z herezjarchą Marcjonem, zaczęli zadawać sobie pytania o normatywność też poszczególnych ksiąg dla chrześcijan. Tak? Tutaj znamy ten okrojony, bardzo zredukowany kanon Marcjona, odrzucający księgi Starego Testamentu, natomiast za normatywny uznający tylko też zredukowaną Ewangelię Łukasza i 10 pism apostoła Pawła.
literatura, czy szerzej wręcz tradycja henochiańska była natomiast bardzo popularna w tym pierwszym wieku. Świadczą o tym liczne odpisy księgi Henocha, na przykład w Qumran, jej warianty oraz tłumaczenia. Tutaj wspomniałam już o tym, że ta księga powstała w języku hebrajskim bądź aramejskim, była przetłumaczona na grekę, potem była przetłumaczona na język etiopski, wreszcie na język słowiański. Znane są też fragmenty odpisów łacińskich. Nic więc dziwnego, że została wykorzystana również przez narratora listu Judy, ale nie tylko. Pisarze wczesnochrześcijańscy też czerpali z niej obficie. I tutaj dochodzimy do tego drugiego punktu zwrotnego, mianowicie do wątpliwości co do kanoniczności wcale nie są takie pierwotne. Dlatego, że one znowu pojawiają się dopiero w drugim, a właściwie w trzecim, w czwartym wieku wraz ze wzrostem tej świadomości kanonicznej wśród chrześcijan. Natomiast pierwszym ojcom Kościoła, pisarzom wczesnochrześcijańskim, te wątpliwości były obce. Wypowiedź Henocha na przykład cytowana jest pochodzącym, podobnie jak Juda, z kręgów judeochrześcijańskich, liście Barnaby, i to kilkakrotnie. Mamy tam obraz zagłady obiet, zniszczenia wieży. Zresztą narrator listu Barnaby, wprowadzając tę henochiańską ilustrację i parafrazując tekst źródłowy, traktuje ów tekst jak Pismo Święte. I mówi, tak tutaj cytat, mówi bowiem pismo i stanie się w dniach ostatnich, że wyda Pan na zagładę owce swojego pastwiska razem z ich owczarnią i wieżą. Jeszcze w drugim wieku, wtedy właśnie, kiedy zaczyna się dopiero rodzić ta świadomość kanoniczna, Tertulian właśnie na podstawie cytatu z listu Judy zrównuje henochiańskie źródło Judy z innymi księgami natchnionymi. Ten cytat. Henoch w tej samej księdze zapowiadał Pana. My zaś nie powinniśmy odrzucać niczego, co nas dotyczy. Wszakże czytamy, że każde pismo, które służy naszemu zbawieniu, przez Boga jest natchnione. Henoch zaś jest uwiarygodniony przez Judę apostoła. Jednocześnie oczywiście Tertulian jest świadomy, że księga Henocha nie weszła w poczet żydowskich ksiąg kanonicznych i przyczynę tego odrzucenia przez Żydów upatruje w zbyt chrześcijańskiej treści księgi Henocha. Tak? Tertulian mówi, zapewne dlatego zostały owe pisma odrzucone później przez Żydów, tak jak inne, które mówią o Chrystusie. A więc ta hermeneutyka, którą stosuje Juda odnośnie do księgi Henocha, ta hermeneutyka chrystocentryczna, bardzo wyraźnie tam zaznaczona, jest przyjmowana przez pisarzy wczesnochrześcijańskich, jest przyjmowana przez Tertuliana. Tutaj to widać ewidentnie. Zresztą również Ireneusz w Wykładzie Nauki Apostolskiej zdaje się przywoływać pierwszą księgę Henocha, gdy wylicza niegodziwe nauki, jakie apostołowie przynieśli swoim żonom. Nie będę już ich tutaj wymieniać. Ponadto podobny też do pierwszej Henocha tekst znajduje się w Apologii Justyna Męczennika. Rzeczywiście niegdyś w zamierzchłej przyszłości złe demony zjawiły się na ziemi widzianej postaci, gwałciły niewiasty, sromociły dzieci i ukazywały ludziom rozmaite straszliwe widziadła, także ci truchleli z przerażenia. I na tę samą historię powołuje się Klemens Aleksandryjski w Kobiercach. Ponadto Klemens zrównuje autorytet proroka Daniela i Henocha. W wypisach z proroków stwierdza zgodność między nimi. Tam wręcz parafrazuje słowa Henocha. I też przywołuje tekst z pierwszej księgi Henocha, gdy tłumaczy fragment z psalmów. Czyli widać, że ta popularność księgi Henocha, czy tę popularność księdze Henocha przyniosły przede wszystkim opisy buntu aniołów, które wykorzystał również apostoł Juda w swoim liście, oraz odniesienia eschatologiczne. Znowu wykorzystane przez Judę. One stanowiły właściwie taki topos literatury henochiańskiej, wykorzystany potem przez autorów chrześcijańskich. Nie tylko właśnie w Nowym Testamencie, ale także przez tych autorów wczesnochrześcijańskich. Jak się wydaje, spadek popularności literatury henochiańskiej rozpoczął się dopiero w III, IV wieku, ale jeszcze w
na przełomie wieku VII i VIII, Beda Czcigodny w komentarzu do listu Judy stara się wytłumaczyć, dlaczego ta literatura henochiańska nie weszła do chrześcijańskiego kanonu oraz dlaczego list Judy, mimo kontrowersji spowodowanych cytatem z pierwszej księgi Henocha, ostatecznie w kanonie się znalazł. Tutaj pominę ten cytat, ale bo jest długi, streszczę go tylko w ten sposób, że właściwie stanowisko Bedy jest bardzo bliskie stanowisku Tertuliana. Okazuje się, że księga Henocha była zbyt chrześcijańska dla Żydów, natomiast nie znalazła się w kanonie dlatego, że zaczęto dopatrywać się kontrowersji związanej z autorem samej księgi Henocha, że nie mogła być ona przypisana Henochowi. I tutaj właśnie widać też wchodzenie już pewnych kryteriów kanoniczności, takich nowoczesnych, związanych ze świadomością kanoniczną i z też zaliczaniem niektórych pism do proto, a niektórych do deuterokanonicznych. Właśnie jednym z wyznacznikiem tej kanoniczności jest kwestia autorstwa. I już kończąc, co z tego wszystkiego wynika dla komentarza ekumenicznego do listu Judy? Poza wspomnianym już dość może kontrowersyjnym zawieszaniem współczesnej świadomości kanonicznej, która bywa ograniczająca, widać, że trzeba sięgnąć do najstarszych zasobów piśmiennictwa chrześcijańskiego. Choćby tutaj rejtanem się przed nami kładły takie autorytety jak święty Augustyn, który bardzo z rezerwą traktuje i list Judy, i oczywiście literaturę henochiańską. Bliższa analiza literatury henochiańskiej, czy w ogóle literatury normatywnej dla wczesnego chrześcijaństwa, pozwala też odkrywać albo wyeksponować zasady chrystocentrycznej hermeneutyki wczesnochrześcijańskiej. W komentarzu ekumenicznym bardzo mocno podnoszony jest ten wątek hermeneutyczny, który nabiera też cech o wiele bardziej uniwersalnych. To, że wykład chrystocentryczny jako chrześcijanie stosujemy często w odniesieniu do Starego Testamentu, to jest zrozumiałe, oczywiste, naturalne, staje się niejako, powiedziałabym, odruchem bezwarunkowym. Tak, pierwszą myślą, że Stary Testament też mówi o Chrystusie, ale zastosowanie takiej hermeneutyki w stosunku do apokryfów potrafi odkrywać ich wartość dla chrześcijaństwa. Bardziej świadomie spojrzeć na zasady chrystocentrycznej interpretacji także tekstów starotestamentowych, bo to wcale nie jest takie oczywiste, które teksty starotestamentowe możemy odczytywać chrystocentryczne, a które nie. Zresztą to też się zmienia w miarę postępów biblistyki. Tak? I tutaj myślę, że nawet Luther nie miałby nic przeciwko temu, bo przecież jak pokazuje właśnie chrystocentryczna interpretacja księgi Henocha w liście Judy, wszystko, co zwiastuje Chrystusa, jest apostolskie. To jest właśnie ta słynna zasada Judy, zaczerpnięta zresztą z nieuznawanego przez niego za normatywny list świętego Jakuba. Dziękuję.